Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mój wykład będzie o warstwach, czy też moja wypowiedź będzie o warstwach, ale będzie przede wszystkim dotyczyć Kangokumy. Nie jestem, broń Boże, specjalistą od architektury japońskiej. No, starałem się tutaj przygotować jakąś wypowiedź na temat warstw rozumianych jako obrzeża, jako to, co jest materialne, jako to, co może niekoniecznie jest materialne, bo to w architekturze japońskiej jest czasami dużo bardziej frapujące. I chyba muszę się teraz tutaj obniżyć, żeby obsługiwać urządzenie. No właśnie, zaczynając, chyba będę musiał być trochę niegrzeczny, to znaczy, kiedy Dorota Leśniak zaprosiła mnie do, zaproponowała wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu, w tej prezentacji czy wykładzie, to moja pierwsza reakcja była taka dosyć zdystansowana i sobie pomyślałem, no jakby odnosząc się do różnych haseł, którymi się otaczam ostatnio, czyli Kengokuma, architekt fruwających kamieni, cegieł, stosu patyków i tak dalej, które są formułowane przez to pokolenie architektów, które być może odebrało bardzo przyzwoitą edukację w dobrych europejskich szkołach, ale takich, które są no, bardzo ściśle powiązane z pewną wizją architektury jako bardzo materialnego tworu, bardzo tektonicznego i którzy nawet w tej swoich próbach architektury lżejszej, szkieletowej, mimo wszystko są właśnie takimi architektami tektonicznymi i masywnymi. No i w tych środowiskach z całą pewnością Kuma nie jest bohaterem i nie jest architektem modnym. No ale z drugiej strony, no, ja zawsze sobie myślę o tym, że architekci niemodni są czasami dużo bardziej frapujący i coraz częściej sięgam po architektów niemodnych. Ale myśląc o Kumie, oczywiście widzę bardzo różne poziomy jego twórczości i te właśnie budynki z kurtyn o bardzo dziwnych fakturach wykonanych z materiałów, które straciły tą swoją materialność, unoszą się w powietrzu, bo instalacje artystyczne, jak ta, która tutaj w środku jest pokazana z wystawy w Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. No i oczywiście, jak każdy architekt, który działa w dużej skali, ma również ten problem, który częściowo i my mamy jako biuro, no, że w pewnym momencie musi projektować obiekty, które są komercyjnymi, wielkoskalowymi budynkami, w sumie, w cudzysłowie, dosyć normalnymi, to znaczy obleczonymi szklanymi fasadami. No i te swoje pomysły architektoniczne, które oczywiście na ogół sięgają dużo głębiej, musi aplikować jako dosyć powierzchowne stroje. Tutaj poczułem jakąś delikatną wspólnotę problemów, które być może nas trochę łączą. Ale przypomniałem sobie, myśląc o Kengokumie, jednak o tym, że naście lat temu, chyba z 18 czy coś w tym rodzaju, bardzo zafascynowała mnie jego książka, ta o materiałach, strukturach i książka, która jest pełna niesamowitych detali. I nawet wziąłem dzisiaj tą książkę do pociągu, żeby sprawdzić, czy ona nadal mi się podoba. I muszę powiedzieć, że nadal mi się podoba. Podobały mi się teksty Kengokumy, tekst właściwie, ten główny tekst Kengokumy i podoba mi się rozmowa z nim, która pokazuje jego ewolucję jako architekta, który odszedł od fascynacji Tadao Ando i taką architekturą perfekcyjnego
stosowania betonu, perfekcyjnych betonowych struktur i przeszedł w kierunku czegoś dużo bardziej materialnego, wielowarstwowego, nie tylko w takim fizycznym tego słowa znaczeniu. Tak, więc no on przede wszystkim, no co on miał do zarzucenia, co on miał do zarzucenia tej architekturze betonowej, która w pewnym momencie wydała mu się nieodpowiednia. No przede wszystkim to, że ona jest swojego rodzaju stylem, który, za którym kryją się pewne trudne do zaakceptowania i wyobrażenia i techniki przede wszystkim. Mianowicie jest to technika, która wymaga stosowania betonu jako materiału konstrukcyjnego, a jednocześnie betonu, który potem służy jako okładzina. I w ogóle cały sposób budowania betonowego, cała metoda budowania betonowego, którą on nazwał method called concrete, no jest w gruncie rzeczy do dzisiaj cały czas jest najbardziej powszechnym sposobem budowania i być może to, że Kumat nazwał 20 prawie lat temu stylem, nie jest zupełnie pozbawione sensu. Gdybyśmy spróbowali, Kuma zresztą miał do tego również zastrzeżenia natury etycznej, a te zastrzeżenia natury etycznej wiązały się z ekologią, z sposobem, w jakim te betonowe struktury działają. I on twierdził, że ich rozwój pojawił się razem z rozwojem technik komputerowych w projektowaniu, że beton jest traktowany na równi z innymi fakturami, które się nakłada w procesie projektowania na płaszczyzny różnych przegród, ale tak naprawdę, że zawsze za tą techniką kryje się jakaś bardzo podejrzana opowieść, że nawet jeśli architekt okłada budynek drewnem, czy okłada budynek czymś, co nazywa naturalnym materiałem, to on dobrze wie, że z tyłu ten beton, który gdzieś straszy. No i to jest oczywiście też taki rzeczywiście bardzo wątpliwa rzecz, że no, budujemy struktury betonowe, które następnie okładamy betonem. No, gdyby się odnieść do Adolfa Lossa i jego savoir-vivre'u dotyczącego okładania budynków, no to byśmy się dowiedzieli, że nie wiem, miękkie drewno można obłożyć twardym drewnem, żeby prawda, polepszyć jego wytrzymałość, jego trwałość i tak dalej. Natomiast, że okładanie, nie wiem, ściany ceglanej ceglaną wykładziną jest już czymś nie najlepszej próby. No i Kuma właśnie odszedł od tego pomysłu, próbując no, ten losowski cladding rozłożyć na warstwy, czyli nie mamy już ściany, która jest jakimś sandwichem składającym się z wielu materiałów, tylko zaczynamy operować przegrodami, których początek i koniec nie zawsze jest ściśle zdefiniowany i które składają się z bardzo wielu elementów. Te elementy są bardzo często zbudowane z wielu materiałów. I te materiały są w pewnym sensie autonomiczne, czyli z jednej strony Kuma ujawnia ich istotę, ich sposób
użycia w budynku, na przykład belek stalowych, ale jednocześnie każdy z nich jest widoczny. I to Muzeum Hiroshige Ando, czy też to Muzeum Wielkiej Ściany, Great Bamboo Wall, no są przykładem takiej wczesnej działalności z tego okresu Kengokumy, który uwolniwszy się od architektury okładzin, przeszedł na stronę takiej właśnie, uwolnił pustkę, pokazał powierzchnię, pokazał wszystkie warstwy, z których budynek się składa i jednocześnie wyraźnie zaznaczył swój dystans do czegoś, co jest próbą ustanowienia specjalizacji wśród materiałów, jakieś traktowania ich jako całkowicie podporządkowanych jednej technice. One rzeczywiście tu są bardzo, bardzo, bardzo autonomiczne. No i oczywiście to, co uczynił, nie jest niczym, co byłoby nieznane w kulturze japońskiej i każdy, kto miał szansę być w japońskim domu, tym tradycyjnym, czy nie wiem, oglądać filmy na przykład Ozu, no wie, że ta architektura zawsze była architekturą warstw, zawsze była architekturą, gdzie pomiędzy warstwami rozgrywało się to, co jest najciekawsze, że z jednej strony między nimi znajdują się pustki. Pustka w japońskiej sztuce i japońskiej architekturze jest bardzo znacząca i wcale nie musi być koniecznie strefą użytkową, wcale nie znaczy, że musi być czemuś przypisana konkretnie jakimś czynnościom czy celom, ale jednocześnie ta jednocześnie stwarza ona bardzo wielki potencjał do ludzkich działań. Pustka jest tym potencjałem i jak się patrzy na filmy Ozu, no to widać te kolejne warstwy, kolejne przejrzyste, półprzejrzyste ekrany pomiędzy nimi, pomiędzy którymi poruszają się na wielu planach ludzie. I są to bardzo, bardzo fascynujące obrazy. No i tutaj mamy też tradycyjny dom w Kioto, jakieś zdjęcie zrobione dosyć przypadkowemu obiektowi, który też pokazuje, jak to wygląda w praktyce, że japoński dom jest domem wieloplanowym, o bardzo zróżnicowanych sposobach otwarć, o bardzo zróżnicowanych materialnie też w sposobach wydzieleń. Obok tego tradycyjnego domu widzimy tutaj kawiarnię w Muzeum Nezu w Tokio. Niezwykle fascynujący obiekt, którego dach jest właśnie taką próbą pokazania wielu warstw i takiego zawarcia w sobie tej pustki, która tutaj jest po prostu nośnikiem światła przy bardzo różnych warunkach oświetleniowych. Ona raz ujawnia jakiś system konstrukcji, raz rzuca cienie z otaczającego ogrodu, a raz jest po prostu cienką, gładką membraną, która unosi się nad wnętrzem. No i mówiąc o tej architekturze warstw, oczywiście możemy powiedzieć, że ona jest przynależna tak do tradycji architektury japońskiej, jak do bardzo wielu innych tradycji, również warstw, planów, również sztuki europejskiej i bardzo ma wiele odniesień do architektury XX wieku. Tutaj na przykład mamy dwa przykłady z boku na górze domów, które zostały zaprojektowane przez Juhaniego Palasmę.
i Christiana Gulliksena, i które były próbą wymyślenia systemu prefabrykacji lekkich domów składanych z powtarzalnych elementów ram, różnego rodzaju przesłon, mniej lub bardziej transparentnych, i które nawet w sposobie obrazowania, tak jak autorzy je pokazywali w różnych wydawnictwach, no wskazują na fascynację japońską sztuką, japońską architekturą. No i wreszcie różnego rodzaju formy otwarć i formy, w których ujawniają się te kolejne plany i w którym się ujawniają przestrzenie pomiędzy tymi kolejnymi, tak jak tutaj, otwarciami, diafragmami. One powtarzają różne formy, one są czasami przenoszone z jednej kultury do drugiej, ale one bardzo często też oznaczają różne zupełnie idee i mają zupełnie różne źródła, ale mają też dużo cech wspólnych. Na przykład szpital Louisa Kahna w Dace jest na pewno wywiedziony z zupełnie innej murowanej tradycji architektury. Jest no, na wskroś tektoniczny, bo eksploatuje właściwości cegły. Ten okrągły otwór nie jest tylko związany z próbą zasklepienia go za pomocą łuku, którego cegła się domagała, jak to u Kahna, ale jest również jakąś odpowiedzią na warunki sejsmiczne, tektoniczne, które powodują, że taki sam łuk jest jakby powtórzony z drugiej strony. Ale jednocześnie istotne jest to, że te wszystkie przykłady pokazują, że istnieją przepływy, istnieją pewne sekwencje przestrzeni. One są oczywiście fascynujące dla architektów z takiego czysto kompozycyjnego punktu widzenia, właśnie z punktu widzenia tych następstw, sekwencji różnego rodzaju wnętrz, ale one mają również zupełnie fizyczne znaczenie i tak jak w wypadku Kahna, czy tak jak w wypadku japońskich pawilonów herbacianych, one oznaczają również przepływ powietrza, one oznaczają również przepływ wilgoci, one również oznaczają różne strefy dostępności, otwartości. No i to oczywiście jest za ugruntowane i ma silne źródła w poszczególnych kulturach, które te obiekty stworzyły. No oczywiście wiąże się to również z tym, co w architekturze Dalekiego Wschodu, szczególnie w Japonii, odnosi się do relacji tego, co jest wytworem ludzkim i tego, co jest naturą. I no właśnie tego, że to jest w gruncie rzeczy jedna, że jest to traktowane jako jedność. No i teraz jakby przejdę może do opowiedzenia paru słów o kilku obiektach zaprojektowanych przez Kumę. Jednym z takich obiektów jest Muzeum Nezu, które znajduje się w Tokio, w dzielnicy Omotesando. Jest to obiekt pokazujący tradycyjną, dawną sztukę japońską, rzemiosło, rzeźbę, tkaniny itd., itd. I ono znajduje się pomiędzy dosyć ruchliwym miejskim otoczeniem, a ogrodem dawnej rezydencji rodziny Nezu. Rzeczywiście ten obiekt jest
no, usytuowany na osi, na głównej osi dzielnicy, na ulicy, która jest, no, powiedziałbym, takim zbiorowiskiem osobliwości architektonicznych, takiej architektury posz, też w najlepszym wydaniu tego kierunku. I no, pokazuje pewną odrębność Kumy i jego dystans do tego, co się w tej dzielnicy dzieje. To są domy mody, różnego rodzaju butiki należące do bardzo znanych firm. I co ciekawe, no one są w gruncie rzeczy egzemplifikacją tego, co Kuma nazywał method cold concrete, to znaczy nawet te obiekty, które oblekają przestrzenie sklepów za pomocą jakichś siatek, różnych perforowanych powierzchni, nie wykorzystują w gruncie rzeczy tych struktur jako czegoś, co wchodzi w głąb budynku, co jest ich rzeczywistym podparciem. One są po prostu taką suknią narzuconą na betonowy czy stalowy szkielet. No i wracając do samego muzeum, no on eksploruje bardzo taki archetypiczny, typową formę budowli z płaskim dwuspadowym dachem, lekko modyfikowanym przy złożeniu różnych skrzydeł tego budynku. To, co jest bardzo interesujące, to strefa wejścia. Ta strefa wejścia, która właśnie jest taką warstwą, ona jest oddzielona od tej ruchliwej dzielnicy za pomocą takich szpaleru bambusów, po czym przez 50 metrów idzie się pod cieniem, żeby dojść do portyku, z którego dopiero jest wejście do muzeum. I tutaj ta transparentność, która jest typowa dla wczesnych projektów muzealnych, Kumy ma trochę inny wymiar. Ona operuje w paru, że tak powiem, wymiarach, w paru skalach. Z jednej strony jest to ta skala właśnie stref, tych pustek, które tutaj się pojawiają, a z drugiej strony jest to skala detalu, w którym architekt pokazuje rzeczywiście, albo próbuje pokazać strukturę ściany, że ona składa się z dość cienkich powierzchni, za którymi są stelaże, za którymi są kolejne warstwy ściany i nawet te podpierające okapy, sporniki wchodzą gdzieś w głąb za listwy ściany i wchodzą pomiędzy płyty okapu. To widać tutaj trochę na tym zdjęciu z prawej strony. Zupełnie inaczej się ta strefa pośrednia, ta strefa otwarta pomiędzy budynkiem a otoczeniem prezentuje od strony ogrodu. Tu znowu mamy wnętrze, rodzaj wnętrza, który jest typowy dla japońskiej tradycyjnej architektury. Coś, co można byłoby nazwać engawą, tym stopniem. I który no, czasami mocniej niż ściana wyznacza strefy, wyznacza te zewnętrzne wnętrza Kumy. I warto też zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście ten obiekt, to muzeum, ma trzy różne światy kreowane tylko bardzo prostymi środkami architektonicznymi, ale jako obwód tego obiektu. Muzeum w swoich wnętrzach, tak jak mówiłem, no, prezentuje różnego rodzaju sztuki użytkowe, nie tylko. I samo wnętrze jest dosyć mroczne. Pokazuje eksponaty, które
wymagają pokazywania ich w półmroku. I tutaj architekt odwołuje się do Tanizakiego, do jego pochwały cienia, ale tak naprawdę jest to taka strefa przejściowa pomiędzy tym światem, ruchliwym światem miasta, z któregośmy wyszli. Potem mamy to muzeum bardzo ciekawe i z pięknymi eksponatami, a potem wychodzimy znowu do ogrodu, który jest jakby kontynuacją tej ekspozycji. Schody, które prowadzą do tego ogrodu z poziomu muzealnego, są też ustawione pomiędzy dwoma warstwami ścian o bardzo, bardzo czytelnej artykulacji i słupach, które, znowu warto zwrócić uwagę, wchodzą pomiędzy panele sufitowe i pokazują belki, które się tam znajdują. No i ten pawilon herbaciany czy kawiarnia, o którym może nie będę specjalnie mówił, bo wiem, że był na ten temat, że w dużym stopniu chyba poświęciła temu uwagę Barbara Stec, mając tutaj swój wykład. No ale jest rzeczywiście fascynującym obiektem, który z jednej strony pokazuje tą warstwowość, pokazuje kontekst ogrodu, który w tych pawilonach herbacianych miał olbrzymie znaczenie. To jak do nich wchodzimy, to w jaki sposób zorganizowane są wnętrza, jakie są sekwencje wchodzenia. A z drugiej strony no, pokazuje taką niematerialność zbudowaną z materii, z bardzo konkretnych materiałów. Wracając znowu do miasta, mamy kolejny obiekt przy tej samej ulicy, zaprojektowany przez Kumę. To jest budynek komercyjny, znowu biurowy przy Łano Montesando. Projekt sprzed wielu lat, który obleka modrzewiową żaluzją blok biurowy. No tutaj Kengo Kuma odwołuje się do tradycji miejsca, do głównej arterii tej dzielnicy, która prowadziła do świątyni, i twierdzi, że zastosowanie takiego wieloplanowej elewacji pozwala tutaj przywołać wrażenie, jakie znamy właśnie z założeń świątynnych, czyli takiego obiektu, który stoi w gąszczu, który stoi w lesie, który stoi wśród drzew. I tutaj nieskromnie pokazuję również przykład naszego budynku trochę może wcześniejszego, ale który też jest takim stelażem, na którym zamocowane są drewniane elementy, i które z jednej strony tworzą jakiś bardzo regularny obrys bryły budynku, bardzo mającego swój kontekst miejski, a z drugiej strony pokazujący pewną głębię i kolejne plany, które składają się z tych elementów pełnych i pustych, więc jakieś analogie tutaj się pojawiają. Pewną kolejną analogią jest to, że no, oba te budynki są jednak budynkami zamkniętymi, są budynkami w dużym stopniu sztucznie wentylowanymi i chłodzonymi. I wszelkie próby tworzenia takich buforów klimatycznych, które tutaj nam chodziły po głowie, sprawdziły się tylko częściowo. One się sprawdziły tylko w takim zakresie, w jakim można było wokół wnętrz użytkowych kreować lepszy lub gorszy klimat zewnętrzny. Natomiast ten wpływ oczywiście był pośredni. Nawet to, że udało nam się w tamtych czasach doprowadzić do zbudowania obiektu z otwieranymi oknami i drzwiami, specjalnie nie,
nie zmienił tej istoty działania tego obiektu. No i znowu, będąc w sumie też niedaleko, w tej samej dzielnicy, mamy kolejny obiekt, który tutaj jest na wystawie, więc pewno nie będę go opisywał zbyt szczegółowo. No jest to sklep sprzedający tajwańskie ciastka ananasowe. Ananasy miały i wszystkie produkty użyte do produkcji tych ciastek według Kumy są najwyższej ekologicznej próby, są na wskroś naturalne i jego idea była taka, żeby również z takich materiałów powstał obiekt. Także ten nastroszony drewniany szkielet wielowymiarowy został zbudowany z drewnianych przekrojów, bodajże 6 na 6 centymetrów, dosyć filigranowych, który pozwolił uniknąć tutaj konstrukcji słupowej, który pozwolił uniknąć tutaj tego, co Kuma nazywa metod cold concrete, czyli stelaża, na który narzucona jest siatka jedno- lub wielowymiarowa elewacji, no i który jest najbardziej typowym rozwiązaniem dla obiektów, które pokazywałem przy sąsiedniej ulicy Omotesando. Obiekt, którego chyba nie ma na tej wystawie i chyba ostatni z muzealnych obiektów Kumy, który pokazuję, to jest Muzeum Rolnictwa w Tokio, może zaraz jeszcze tutaj cofnę do tego, który znowu jest próbą pokazania tych warstw konstrukcji, warstw elewacji. Ta elewacja ma bardzo różne tutaj zadania. Ona z jednej strony zamyka ten obiekt, z drugiej strony otwiera go na światło, otwiera go na zieleń. I jest to jeden z tych obiektów, w którym ta warstwowość jego architektury ujawnia się dosyć wyraźnie. Sam obiekt jest w gruncie rzeczy ma bardzo prostą formułę architektoniczną. To jest kontener obleczony taką betonową żaluzją umieszczoną na stalowym stelażu. Wnętrza też mają warstwowe stropy, ponad siatkami tych sufitów pokazana jest konstrukcja, pokazane są instalacje, a sam obiekt ma plan trochę zbliżony do spirali. On wprowadza w taki labirynt wystawowy, a na zapleczu obiektu znajdują się różnego rodzaju uprawy, rośliny, które też znajdują swoją ekspozycję na tle tych wieloplanowych ekranów z betonu. No i pokazywałem wcześniej to Muzeum Hiroshiro Ando i pewno już warto tutaj odnotować, że to, co w jego sztuce, czyli właśnie taka sekwencyjność widoków i wieloplanowość zapewne zainspirowała Kumę do tego swojego świetnego projektu muzealnego, to również zainspirowała Franka Lloyda Wrighta do tworzenia wnętrz i do tworzenia budowli, które tymi warstwami operują i które w podobny sposób też operują światłem filtrowanym przez kolejne warstwy. No i na koniec tej części mamy jeszcze Su Fujimoto, który ma inne trochę podejście do formowania tych warstw, tych zewnętrznych relacji architektury, zewnętrznych i zewnętrznych wchodzących do wnętrza. Fujimoto jest skupiony przede wszystkim na relacjach, mniej na formie, chociaż ta forma wydaje się tutaj dużo, dużo bardziej istotna niż w obiektach Kumy czasami, ale on zwraca uwagę, że przestrzeń architektoniczna to są przede wszystkim relacje i że te relacje
są bardziej istotne niż sfera materii. I to chyba się też wiąże z takim sposobem rozumienia przestrzeni, które dosyć dobrze opisał Ferrer, pisząc o pawilonach herbacianych Japonii. On pisał, że przestrzeń definiowana przez doświadczenie nie jest nie jako geometryczny, abstrakcyjny koncept, a granice takiej przestrzeni nie muszą być materialne. Czyli że pustka jest bardziej istotna niż masa, bo realność przestrzeni nie daje się odnaleźć w otaczających je powierzchniach, ale w samej sobie. I wydaje mi się, że Kengoku ma na pewno bardzo wielu swoich projektach pokazuje, że te aspekty przestrzeni, która ma tą właśnie większą wartość od materii, tej pustki, która znowu w filozofii Zen i tak dalej ma znaczenie, ma olbrzymie znaczenie. O tym nie będę mówił w tym miejscu, bo nie chcę się wypowiadać na tematy, które pewno Państwu są dużo lepiej znane. Ale z tego chciałbym, z tej przestrzeni, z tego znaczenia kolejnych warstw, które mogą być właśnie pustką, chciałem przejść do większej skali. Kengoku ma w jednej z ostatnich swoich książeczek opisuje siebie jako border person, jako kogoś, kto urodził się gdzieś między Yokohamą i Tokio w takiej małej osadzie i powiedział, że no w gruncie rzeczy, i napisał, że w gruncie rzeczy no, on jest człowiekiem, który funkcjonował zawsze na pograniczu, ale to pogranicze w wypadku miast takich jak Tokio no w istocie składa się z całego szeregu małych wsi, małych miasteczek, małych osad, które są takim konglomeratem nie mającym bardzo zdefiniowanego centrum i którego to brak definicji tego centrum dotyczy wszystkiego. Dotyczy skali całego miasta czy całej aglomeracji miejskiej. Dotyczy poszczególnych części tych właśnie miasteczek czy osad i dotyczy wreszcie samej zabudowy miejskich kwartałów, a czasami nawet wkracza w sferę architektoniczną, w sferę wnętrz. Tutaj pokazane jest Tokio, no, które rzeczywiście składa się z takich wysp niskiej zabudowy i to, co jest charakterystyczne, to to, że brak centrum jest rekompensowany tym, że właśnie granice, właśnie te przestrzenie pomiędzy są tym, co jest najważniejsze. I tam też powstają lokalne centra, lokalne węzły komunikacyjne, a więc jest to w pewnym sensie odwrócenie tego, co znamy w miastach zachodu. No może jakimś małym wyjątkiem jest Londyn, który też w pewnym sensie się składa z małych miasteczek i rzeczywiście część obrzeży tych miasteczek, no to są właśnie obrysy wyznaczone przez komunikację, przez towarzyszące stacjom różne obiekty i one tworzą te zewnętrzne centra. I właściwie gdybyśmy porównali tradycję zachodnią, tradycję architektury europejskiej i japońskiej, to można powiedzieć, że w tych przestrzeniach, w tych warstwach pomiędzy budynkami bardzo często w zachodniej kulturze dzieje się bardzo dużo. One są wypełnione nie tylko jakąś ludzką aktywnością, ale one są wypełnione również materią. One, bardzo często domy są sklejane różnego rodzaju murami, schodami, podcieniami itd., itd. Natomiast w architekturze japońskiej i tej dawnej, a tej współczesnej chyba jeszcze w większym stopniu, ta zasada jest odwrócona. To znaczy one mogą mieć
jakąś wielowarstwową przestrzeń wewnętrzną, ale w gruncie rzeczy to, co się znajduje na zewnątrz, jest kolejną warstwą. Kolejną warstwą jest bardzo wąska przestrzeń między domami, kolejną warstwą wreszcie jest ulica, która niewiele się różni w swojej szerokości od tego, co dzieli, od tej szerokości, która dzieli budynki. Z lewej strony mamy jakieś miasteczko w Piemoncie, zbudowane z łupków, z kamienia. I to jest bardzo ciekawy przykład budynków, które współpracują ze sobą, które są ze sobą połączone, ale są połączone materią. One współpracują ze sobą na przykład w czasie trzęsień ziemi, przenoszą drgania, stabilizują się nawzajem. Natomiast typowe japońskie domy stoją nawet w bardzo bliskich relacjach, w odległości pół czy metra, ale są odseparowane, są wydzielone. I oczywiście w tych dawnych domach przestrzenie między domami, ulice, pasaże, które je łączą, miały czasem charakter ogrodowy, miały charakter przejść i tworzyły taką coraz bardziej zagęszczającą się siatkę ulicy, która nawet potem miała swoje przedłużenie w samych domach. No oczywiście w tych nowych obiektach i w wielkiej skali zabudowy miast ten model już nie funkcjonuje i on się przeistoczył w takie układy tych przerw między budynkami, w których te budynki wyrzucają na zewnątrz wszystko to, co jest techniką podtrzymującą ich życie. Są to budynki zbudowane bardzo często metod cold concrete, szczelne, w związku z tym wymagają bardzo wielu instalacji chłodzących, energetycznych itd., itd. One wszystkie się w tych przestrzeniach ujawniają. I to jest właśnie to, co Fujimoto, którego parę projektów przed chwilą pokazałem, jest zafascynowany tą strukturą japońskiego osadnictwa i ubolewa nad tym, że te domy współczesne są taką formą wyseparowania, takimi samotnymi wyspami. Wspomina tradycyjną zabudowę, głównie drewnianą, znaną mu z tokijskich domów, gdzie można odczytać całą gradację miejsc, gdzie wnętrze i zewnętrze przydzielają jedynie cienkie, półprzejrzyste ścienne panele i właściwie ulica, dom należą również do tej sfery. No, są też miejscem zamieszkania i wszystkie warstwy, które się z tym wiążą, są kolejnymi warstwami tego samego architektonicznego organizmu. Są jakieś próby oswajania takiego sposobu myślenia we współczesnej architekturze japońskiej. Jednym z takich przykładów jest twórczość Hasegawy, który próbuje właśnie stworzyć takie strefy, takie warstwy domu, które się w różnym stopniu komunikują z zewnętrzem, które w różnym stopniu przynależą do ulicy, w różnym stopniu przynależą do domu. I jest to eksperyment, który ma, zdaniem architekta, zaowocować przełamaniem pewnych barier emocjonalnych, psychologicznych i w pewnym sensie trochę okrężną drogą wrócić do tych tradycyjnych rozwiązań. I tych takich wnętrz, zewnętrz, pośrednich miejsc jest w architekturze japońskiej tego trochę bardziej ambitnego sortu sporo. No tutaj mamy na przykład z prawej strony dom Sejimy, dom w śliwkowym sadzie, który składa się z
bardzo cienkich, powłokowych ścian, za którymi między innymi znajduje się właśnie taka zewnętrzne wnętrze, które potem płynnie przechodzi w sekwencję wnętrz. No i to dzielenie domów i tworzenie dystansów pomiędzy nimi czasami może mieć też nie tylko horyzontalny, ale wertykalny wymiar. I tutaj już nie będę prezentował tego obiektu, jest na wystawie, ale Centrum Informacji Turystycznej w bardzo gęstej zabudowie w pobliżu całego wielkiego zespołu świątynnego z VII wieku naszej ery. No właśnie pokazuje motyw stosunkowo niewielkiego obiektu, który został powielony w pionie i w którym te przestrzenie pomiędzy stały się dosyć istotnym elementem. Ten budynek jest, przywołuje go architekt jako przykład inspiracji, dawną architekturę, jako przykład inspiracji japońską pagodą, która w przeciwieństwie do pagod chińskich miała bardzo wydatne okapy i która no, stała się tutaj pierwowzorem dla jego. No i kolejna rzecz, która się wiąże z tymi z relacją pomiędzy miastem, pomiędzy przestrzeniami między domem a wnętrzami, między domami a wnętrzami jest szczelność tych budynków. No, każdy, kto miał okazję spędzić jakiś czas w tradycyjnym japońskim domu, wie, że z tą szczelnością jest różnie i z komfortem termicznym, zwłaszcza w zimnych miesiącach, jest problem. Tutaj Kengo Kuma na pewno jest w jakimś mierze spadkobiercą jednego ze swoich nauczycieli, Hiroshi Hara, który był architektem wielkiej skali, no, którego najbardziej znane produkcje są z takiej postmodernistycznej proweniencji, ale on tą perforację w skali high-techowej wyprowadzał właśnie z tradycji, z tego, co jest charakterystyczne dla architektury. Dla architektury domów japońskich, dawnych domów japońskich. I przy okazji tej szczelności jest tutaj cytat, przywołuję tutaj cytat z słów Fujimoto, który znowu odwołuje się do motywów, które taką warstwową architekturę również w innych kulturach, w różnych innych kulturach, tak jak kulturze Zachodu, określają. I tutaj on odwołuje się trochę do architektury Louisa Kana i do budynków opakowanych w ruiny. I te budynki opakowane w ruiny w wydaniu japońskim są dużo bardziej oczywiście filigranowe i w nich przestrzeń pomiędzy murami znaczy znacznie więcej niż mury, no ale mają w pewnym sensie podobne działanie i podobne są też dążenia architekta, który bardzo pokłada duże nadzieje i uważa, że bardzo ważnym jest koncepcja ruin, ponieważ tworzenie takich nie do końca zdefiniowanych w swoim przeznaczeniu warstw, stref, powoduje kreatywność ludzką, tworzy konteksty dla różnych działań, które nie do końca są przewidywalne. I znowu mówiąc o tej warstwowości, o szczelności budynków, o tym, w jaki sposób one się konfrontują z otoczeniem, no warto porównać na przykład siedzibę Bauhausu w Dessau, Gropiusa, która tworzy
zewnętrzne powłoki w postaci wielkich przeszkleń. Te przeszklenia mają swoje konsekwencje. Z tyłu za nimi pojawiają się całe wielkie baterie, ciągi grzejników, a i tak budynek jest dosyć trudny w użytkowaniu. Jest to budynek dosyć szczelny, natomiast już spadkobierca, czy też odwołujący się do europejskiego modernizmu Kengo Tange w swoim domu w Tokio, próbuje zadziałać tu w nieco inny sposób. Owszem, on tworzy bardzo duże powierzchnie przeszkleń, bardzo duże otwarcia, stawia dom na słupach, ale jednocześnie dom ten jest pełen nieszczelności, pełen otwarć i pełen takiego bardziej naturalnych relacji z otoczeniem. Pewno w tym nurcie można również osadzić to działalność zespołu architektonicznego La Caton Vassal. Tutaj przykład przebudowy bloku Bordeaux, gdzie też mamy te wiele planów takich zamkniętych lodzi, zamykanych, otwieranych, termicznych zasłon, kolejnych fasadowych otwarć, okien, które pozwalają mieszkańcom kształtować samodzielnie relacje z otoczeniem, również te klimatyczne, termiczne. No i właśnie tradycyjny dom japoński, który był rzeczywiście otoczony całym szeregiem różnej gęstości przegród i warstw materiałów, ale on nie był domem szczelnym i Kengo Kuma w tej książce, która mi się tak podobała, pisze o tym, że właśnie urodził się i wzrastał w japońskim przedwojennym drewnianym szkieletowym domu, który był prosty i świetnie wentylowany. Mój dziadek i ojciec nie cierpieli nieludzkiej faktury aluminiowych ram okiennych tak bardzo, że gdy dom poddano renowacji, tylko drewniane ramy okienne umożliwiające przepływ powietrza, przeciągi były dozwolone. I to jest kierunek, który w tej chwili zaczyna być bardzo, bardzo na czasie i współczesnych rozwiązaniach energetycznych budynków, czy ekologicznych. No istnieją w gruncie rzeczy dwa nurty. Jeden mówi o tym, że powinniśmy domy traktować jako zamknięte, szczelne termosy, do których dostarczamy różne media, albo które się same są w stanie za pomocą różnych pasywnych systemów ogrzać czy ochłodzić. Natomiast istnieje drugi nurt, który jest mi w pewnym sensie bliższy, który mówi o tym, że dom nie jest taką samotną wyspą i że jego relacje z otoczeniem są zasadniczym czynnikiem, który powinien kształtować wewnętrzną atmosferę i z którego powinno się korzystać tak bardzo, jak to się tylko daje. Tutaj ten komputerowy diagram, to była cała sekwencja analiz pokazujących, jak powietrze przepływa przez budynki, jak w sposób naturalny je wentyluje, jak wprowadza do wnętrza ciepło, jak wprowadza chłód, jak wprowadza wilgoć. Wszystko to, co jest nam do życia potrzebne, a co za wszelką cenę chcemy sobie zapewnić za pomocą różnego rodzaju systemów bardzo energetycznie nieefektywnych, bo nawet jeżeli mówimy o jakichś formach ekologii i izolowania budynków i odzyskiwania ciepła, które sami wytwarzamy, to bardzo często ono się opiera o różnego rodzaju techniczne rozwiązania, które,
które same w sobie i w swojej produkcji i w swoim działaniu są energochłonne. No i właśnie ten motyw wysokich technologii i tych technologii bardziej osadzonych w tradycji, bardziej naturalnych, jest czymś, co też Kengoku Me zaprzątała jego wyobraźnię. Jeżeli patrzymy na to muzeum Hiroshigo Ando, to ono jest oczywiście zbiorem bardzo wyrafinowanych i technicznie zaawansowanych detali. Pamiętam, że jak oglądałem ten budynek to wiele lat temu, to wydawało mi się niemalże statkiem kosmicznym. Dzisiaj powiedziałbym, że większość rozwiązań, które są w pewnym sensie wymuszane przez producentów systemów fasadowych, przez strażaków, przez różnego rodzaju specjalistów, powodują, że ten obiekt nie wydaje mi się, broń Boże, czymś przerysowanym w swoim dążeniu do perfekcyjnych technicznych rozwiązań. I może warto go porównać z innym obiektem, z innym architektem właśnie wspomnianym, Su Fujimoto, który w pewnym sensie stosował podobne zabiegi przestrzenne czy świetlne, ale który miał do tej sfery właśnie techniki detalu nieco inne podejście. O ile Kengoku Me ten swój szkielet obudowuje kolejnymi warstwami i tworzy bardzo czytelne relacje pomiędzy nimi, o tyle dla Fujimoto bardziej istotne są same miejsca i granice, które je tworzą. Ta słynna biblioteka w Musashino w Tokio, Biblioteka Uniwersytetu Artystycznego, jest tego przykładem. Budynek jest zbudowany z drewnianych półek, które tworzą spirale. Ta spirala ma kilka kierunków relacji z zewnętrznym światem. Wchodzi się po spirali wzdłuż półek, ale przechodzi się również między nimi, przechodzi się mostami, które są zawieszone między tymi półkami. Ale struktura tego obiektu jest ukryta w półkach. Ten budynek naprawdę nie składa się z półek, on się składa ze stalowych, ciężkich słupów i bardzo wydatnego rusztu konstrukcyjnego, pod którym podwieszone są płyty poliwęglanu czy szkła. Także można tu mówić o trochę innym sposobie myślenia, ponieważ tutaj Su Fujimoto próbuje w pewnym sensie nawiązać do bardzo masywnych form, takich nie wiem, jak labirynty, jak nie wiem, stonecz, jak różne znane nam masywne budowle, a posługuje się tworzywem, które jest jakby nieproporcjonalne do tych form. Tego Kuma nie robi. To są zupełnie dwa różne światy. Natomiast to, co robi Kuma, to również interesuje się właśnie tą architekturą wyrastającą z tradycji wernakularnych i ona może mieć tutaj znowu bardzo różne formy. I z lewej strony mamy tą budowę posągu Buddy, to też obiekt, który jest na wystawie, gdzie struktura tych ziemnych bloków jest jednocześnie osłoną, konstrukcją i współtworzy klimat wnętrz. Natomiast to, co jest z prawej strony, bardzo lubię ten obiekt, to jest kurnik w meksykańskim Puerto Escondido, który z kolei jest taką bardzo prostą strukturą wykonaną ze sklejki, z drewna i zawiera w sobie oprócz tego kurnika zawiera sobie jeszcze jakieś laboratorium, które funkcjonuje obok i obsługuje tą hodowlę. No i mówiąc właśnie o tych detalach i o ich komplikacji, no to ja bardzo lubię się posługiwać tutaj własnym przykładem, żeby nie narzekać na innych. To jest
obiekt, któryśmy zbudowali przy Hali Koszyki w Warszawie i który no, z założenia był obiektem mającym za pomocą pewnej masy betonowych ścian tworzyć sprzyjające warunki komfortu cieplnego. On miał chronić przed przegrzewaniem się budynków w lecie, tworzyć taki rodzaj buforu też klimatycznego w zimie. Ale jego realizacja no, skończyła się bardzo, czymś bardzo skomplikowanym i de facto cała ta struktura została odcięta za pomocą całego szeregu różnego rodzaju materiałów izolacyjnych, przekładek, łączników, folii i tak dalej, i tak dalej, odcięta od wnętrz. I jakkolwiek w pewnym sensie działa, no bo rzeczywiście cieniuje znajdującą się z tyłu szklaną elewację, ale z drugiej strony odbiera tym wnętrzom wszystko to, co mogłoby być wielkim atutem i co można zaobserwować w sąsiednich domach, jak chociażby w Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, który jest tam czwartym budynkiem z tyłu, gdzie właśnie tam masywna murowana struktura zapewnia bardzo przyzwoite warunki termiczne zarówno w lecie, jak i w zimie. A na dole jest już jeden z ostatnich przykładów. To jest budynek Biga, który powstaje przy King's Cross w Londynie, no i który już tą metodę izolowania budynku od tego, co mogło być dla niego dobre, rozwinął do perfekcji. Ja myślałem, że to my jesteśmy tacy dobrzy, ale tutaj mamy drewniane, dom ma być bardzo ekologiczny, jako taki jest opisany, mamy drewniane słupki takich pasmowych fasad. One są następnie zabezpieczane metalowymi słupkami. Na tych metalowych słupkach są warstwy izolacji, a potem na to są kładzione inne drewniane słupki, które na zewnątrz też wyglądają bardzo ekologicznie. A między nimi oddzielone za pomocą blaszanych fartuchów wieszane są betonowe gzymsy. I te betonowe gzymsy mają wyglądać, jakby się trzymały na tych drewnianych patykach. No właśnie, no i to w sumie ta szczelność i te relacje z otoczeniem i pewna techniczna, problematyka techniczna, która no, wskazuje na to, że jednak cierpimy na przerost techniki, że ta technika jest rodzajem węża zjadającego własny ogon. Jest czymś, co jest obecna w architekturze dużej skali. W Polsce, w Japonii, w pewnym sensie dotyka również bohatera tutaj naszej wystawy Kengokumy. I na koniec dwa zdjęcia pokazujące tradycyjny japoński dom mieszkalny, osłonięty warstwami mat, płotków, ekranów ściennych i okiennych, który sobie nie radzi z takim współczesnymi potrzebami, z współcześnie rozumianą potrzebą komfortu, no i musi gdzieś uzupełniać te naturalne klimat kształtowany naturalnymi, czysto budowlanymi środkami za pomocą urządzeń klimatyzacyjnych, które tutaj są wystawiane na zewnątrz. Więc to jest taka tradycja, która potrzebuje wsparcia współczesności. Z drugiej strony jest współczesność, która też nie, z kolei nie daje sobie rady bez tradycji. To jest to centrum w Asakuza, Centrum Informacji Turystycznej Kumy, która w budynku dosyć szczelnym, zamkniętym, szklaną fasadą aplikuje całą masę różnych elementów wzornika japońskich, tradycyjnych przegród warstwowych przesłon. I no, wydawałoby się, że to, czegośmy powinni może poszukiwać i co może powinno być naszym
zadaniem, naszym zadaniem architektów przez naszego środowiska, przez kolejne lata, to jest spojrzenie z pewnym dystansem na z jednej strony na technologiczny aspekt wydzielania miejsc do życia i budowania domów, a z drugiej strony zastanowienia się, czy nie istnieje jakaś droga pośrednia pomiędzy tymi widocznymi tutaj na tych dwóch obrazach metodami, czyli tej rozszczelnionej, naturalnej, mającej wiele zalet i tej, która stwarza komfort przewidywalny, sterowany, ale podtrzymywany za pomocą bardzo, bardzo rozbudowanych i energetycznie chłonnych urządzeń. I czy nie jest przypadkiem możliwe, żeby spróbować gdzieś te dwie rzeczy wypośrodkować, żeby budować takie domy, które są mądre z założenia i wspomagane tylko w takim zakresie, w jakim to jest rzeczywiście konieczne. Dziękuję bardzo. To ja się włączę oczywiście, tak, bo bardzo wiele z tych wątków, o których wspominałeś, to są rzeczy, o których też już pisaliśmy w autoportrecie i pisać nadal będziemy, ale jeżeli byś mógł powiedzieć z waszej praktyki projektowej JEMS-ów, jakie są te największe bariery przed próbą rozszczelniania budynków czy właśnie stosowania naturalnych systemów? Co jest tak ograniczające? Wiem, że to jest trudne i zapewne ta kwestia jest w ogóle trochę nierozstrzygalna, bo to są rzeczy też wykraczające poza samą dyscyplinę i materię architektury, ale jeżeli byś mógł powiedzieć właśnie z waszej praktyki, ewentualnie też wspominaliśmy, rozmawialiśmy przed wykładem o tym, czego starasz się uczyć studentów. No to nawet nie jest może taka trudna odpowiedź, bo to, co jest barierą, jest dosyć oczywiste. I mnie się zdaje, że to jest przede wszystkim to, co jest poza architekturą, no, co jest uwiązaniem tej profesji w cały szereg specjalności, które, tak jak ten wąż, który zjada własny ogon, o którym mówiłem w odniesieniu do techniki, no są tutaj prawdziwą przeszkodą. No i ponieważ jakby w dyskusji na temat tego, jak powinien wyglądać dom odpowiedzialny energetycznie, zwyciężył jednak wariant, w którym domy powinny być maksymalnie uszczelniane, maksymalnie zabezpieczane przed jakimkolwiek zewnętrznym wpływem, i na straży tych zabezpieczeń stoi cała legislacja, stoi cały lobbying producentów materiałów budowlanych, technik budowlanych, no bardzo trudno jest w takich warunkach próbować rozwiązań alternatywnych. One mogą się udawać tylko pewno w obiektach małej skali, budowanych za własne pieniądze, ewentualnie za pieniądze kogoś, kto byłby fascynatem jakiejś innego kierunku. Także mnie się wydaje, że póki ten kryzys energetyczny nie osiągnie jakiegoś już bardzo poważnego poziomu zagrożenia, nie stworzy bardzo poważnego poziomu zagrożenia, to ten sposób myślenia, o którym mówię, chyba jest niezagrożony, on będzie nadal królował. Natomiast oczywiście
też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że no, można by oczywiście powiedzieć, i to o tym chyba też rozmawialiśmy przed wykładem, że no, załóżmy, że losy wojenne potoczą się w taki sposób, że rzeczywiście nie będziemy mieli dostępu do paliw kopalnych, do ropy, do gazu, i sytuacja wymusi w pewnym sensie rozwiązania alternatywne. No ale tutaj trzeba pamiętać jednak o tym, że to znaczy, że poziom złożoności architektury i to, że ona została w gruncie rzeczy w sposób naturalny oddana w pakt innym specjalnościom i że tych specjalności, architekt stał się jedną ze specjalności, że tych specjalności jest tak wiele, powoduje również, że wszelkie zależności takiego, tego, co my budujemy, są zależnościami daleko wykraczającymi poza nasze podwórko, poza środowisko, w którym żyjemy, i bardzo ekologiczne rozwiązania tu na miejscu mogą być, tworzyć bardzo poważne problemy zupełnie gdzie indziej. I w wypadku paliw kopalnych to jest dosyć oczywiste, natomiast w wypadku różnego rodzaju ekologicznych zabawek, którymi próbujemy nasycić nasze budynki, czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie zdajemy sobie sprawy, że ekologiczne urządzenie do odzyskiwania ciepła w aluminiowej obudowie jest przywożone z Dalekiego Wschodu statkiem opalanym na mazut, że ten mazut jest wydobywany w takich, a nie innych warunkach, powoduje katastrofę ekologiczną na miejscu i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko zależy od tego, jak szeroko patrzymy na to, co badamy jako dobre dla klimatu, dobre dla budynków, dla ich zużycia energii. Zresztą cała, wydaje mi się, że też jest to kwestia tego, że w gruncie rzeczy cała filozofia współczesnej ekologicznej architektury jest oparta o to, żeby w jak najmniejszym stopniu zużywać energię, żeby w jak najmniejszym stopniu konsumować ten gaz, tą ropę, czy jakieś tam inne źródła, z których tą energię pozyskujemy, natomiast w mniejszym stopniu jest skierowana w takim kierunku, żeby tej energii po prostu nie zużywać albo zużywać jej dużo mniej. I myślę, że jest wiele przykładów architektonicznych, które pokazują, że jest to absolutnie możliwe. Natomiast no, możliwe jest przy przyjęciu trochę innych założeń dotyczących komfortu, dotyczących, nie wiem, finansowania, dotyczących inwestowania. Przecież cały system współczesnej, systemowej zielonej architektury opiera się o różnego rodzaju certyfikacje, które są gwarantem kredytów bankowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest takie proste. Wszystko. Czy uczy studentów? No, staram się z Maćkiem Rydzem, z którym prowadzimy te zajęcia, te kwestie, o których przed chwilą mówiłem, poruszać. To znaczy taki sens, żeby spojrzeć na to, co budujemy, w kategoriach również zdroworozsądkowych, że architekt powinien w pierwszym rzędzie zaprojektować dom, który radzi sobie sam, a dopiero potem, kiedy on sobie już nie radzi, kiedy architektowi nie starcza inwencji, żeby za pomocą czysto architektonicznych środków taki dom uniezależnić od otoczenia, a jednocześnie związać z tym otoczeniem właśnie w jakiś symbiotyczny układ, no to wtedy można oczywiście posługiwać się jakimś dodatkowym wspomaganiem. I muszę powiedzieć, że niektóre pomysły, które się rodzą po tych zajęciach, są dosyć interesujące, ale oczywiście
no to wymaga przełamania pewnych klisz i pewnych przyzwyczajeń, którymi tak łatwo się nie walczy. Przepraszam to mikrofon, bo my to nagrywamy. To może ja mam jeszcze pytanie. Trochę może odejdę od tego, o czym pan teraz mówił, bo to dość trudne tematy, więc może teraz takie pytanie o tym, co pan powiedział, cytując Fujimoto, że pustka jest bardziej istotna niż masa. I zastanawiam się, jak to jest u pana właśnie w myśleniu o architekturze, co jest ważniejsze, albo od czego pan wychodzi na przykład. Nie wiem, może jak pan rozumie też to pojęcie. Ciekawi mnie to. Przyznam się szczerze, że dla mnie najważniejsza jest masa. Od tego się zaczyna. dlatego, że jednak pojęcie pustki i przestrzeni jest w naszej kulturze oznacza pewno zupełnie co innego niż w kulturze Dalekiego Wschodu. I dla mnie w ogóle słowo przestrzeń jest nadużywana i ta przestrzeń jest zawsze na drugim planie. No nie wierzę w to, że architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni. Kształtowanie za pomocą jednak dosyć konkretnych elementów jest tym, co robi architekt. No architekt wydziela jakąś przestrzeń do życia. No to jest istotą architektury. Oczywiście te wydzielenia mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą mieć bardziej zwiewny, mogą mieć bardziej solidny. No ale istotą architektury jest wydzielanie. I więc ta masa jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Ale to oczywiście nie oznacza, że warto jest myśleć o tym wydzielaniu, o architekturze jako wydzielaniu w takich kategoriach, że istnieje jakaś przegroda, która oddziela totalnie rozumiane wnętrze od totalnie rozumianego zewnętrza. I nawet mistrzowie architektury masywnej, tacy jak Hans van der Laan, którego jestem bardzo, no, który uważam, że jest bardzo, bardzo wybitną postacią, również w takiej warstwie teoretycznej swoich rozważań, twierdzi, że ta strefa wydzielania powinna mieć swoje podstrefy, że powinna rozciągać się poza obrys domu i powinna rozciągać się w głąb domu. W głąb budynku. I mnie się wydaje, że to jest. Mi się wydaje, że to jest coś, co ja w pewnym sensie łączy te pomysły dalekowschodnie i te osadzone w kulturze zachodu. No, w kulturze dalekowschodniej mówi się, że ta przestrzeń jest inspirująca, że to jest prawda, przestrzeń bogów, że to jest ta nieskończoność, która też jest bardzo interesująca i że ona stwarza sposobność tego, żeby tam się różne rzeczy działy, a same granice no są tylko czymś, co tą przestrzeń określają, a przestrzeń jest interesująca, bo jest sama w sobie. Tak, tak. No aspekt duchowy tu jest podstawowy, tak. Bardzo dziękuję przede wszystkim za ten świetny wykład. No, architekta praktyka, który też no, wiem, że jest autorem wspaniałych warstw. Zwiedzaliśmy ze studentami na przykład warstwy Pixelu. To jest w sumie korporacja, biuro, ale no, jest tam przestrzeń pomiędzy, uzyskana w obrębie gdzieś naszych wzorów kulturowych. Mnie przez czas wykładu zastanawiało to, jak w naszej kulturze tradycji budowlanej
możemy praktykować jakieś wzory, które może nam się wydają japońskie, ale w gruncie rzeczy Japończycy teraz chyba też nam pokazują, że my je w jakiejś części mamy w naszej kulturze. I Kengokuma to często tak przekornie robi, odwołując się nawet do Palladia czy do Le Corbusiera, niekoniecznie w kontrze. Na przykład pomyślałam o portykach, o wszelkich podcieniach czy lodziach. Właśnie w Pikselu są takie lodzie, prawda? I to jest no, świetny przykład realizowania wielowarstwowości i tej przestrzenności warstwy samej. W oknach starych zamków, w grubych murach znajdują się siedziska. Te przestrzenie grubości, masy są wykorzystywane użytkowo. I właśnie chciałam zapytać, czy takie warstwowanie albo wykorzystywanie właśnie masy jako przestrzeni, czy pana interesuje w praktyce? Czy to próbujecie też aplikować właśnie w oparciu o nasze tradycje? Japonia tu daje jakiś taki, chyba taką zachętę, czy nie wiem. Dziękuję. Tak, no japońskość w architekturze Zachodu i Zachód w architekturze Japonii to są tak przenikające się sfery, że czasami trudno jest dosyć precyzyjnie powiedzieć, co skąd pochodzi i patrząc na rezultat tych przepływów, jednoznacznie odwołać się do źródła, ale no owszem, bardzo mnie interesuje taka sekwencyjność masywnych obrzeży o różnym poziomie otwarcia. W ogóle interesują mnie otwarte obrzeża budowli. Oczywiście z tego, że mnie interesują, nie zawsze wynika, że mam okazję zbyt często się czymś takim zajmować, ale nawet w budynkach mieszkalnych, no, które są no, z jednej strony obiektami w naszych realiach na wskroś komercyjnymi, a z drugiej strony budowanymi w oparciu o znane techniki, bo nieznane techniki są nie do ustania w żadnym budżecie przedsięwzięcia komercyjnego. Czasami próbujemy robić elewacje, które są rodzajem sperforowanych ścian o pewnej, nawet znacznej grubości, za którymi pojawiają się jakieś obszary zewnętrzne i dopiero za tymi obszarami zewnętrznymi pojawiają się pomieszczenia mieszkalne, które są zwrócone w kierunku tych właśnie pośrednich, otwartych obrzeży. Teraz realizujemy taki budynek mieszkalny w Poznaniu, który w bardzo dużym stopniu zwraca uwagę na ten aspekt. No ale bardziej spektakularne na pewno są inne projekty, no jak chociażby ten, który tutaj pokazywałem, czyli siedziba Agory, budynek sprzed 20 lat ponad, gdzie to strefowanie jest raz realizowane za pomocą konstrukcji słupowej, betonowej, ciężkiej, a raz za pomocą tych filigranowych elementów tworzących kolejne przegrody. I w pewnym sensie rozwinięciem tego pomysłu, takiej wieloplanowości, która z jednej strony tworzy użytkowe bufory wzdłuż fasady, przejścia, a z drugiej strony otwiera się na jakieś kolejne otwarte wnętrza, dziedzińce, ogrody. Czyli to, co mamy w Agorze, no, taką bardziej masywną i murowaną opcją
o trochę innej geometrii, trochę innych zależnościach pomiędzy tymi zewnętrznymi i wnętrzami jest też budowana obecnie ambasada w Berlinie. To jest trochę podobny sposób myślenia. Fujimoto uznaje się za spadkobiercę Louisa Kahna, czyli tego, który wymyślił budynki opakowywane ruinami. To ja jeszcze tylko chciałam, bo zdaje się, że pytania się wyczerpały. Chciałam powiedzieć, że Maciek Miłobęcki, oprócz tego, że jest znakomitym architektem, to jest też autorem autoportretu i można się poczęstować numerami architektura, katastrofa klimatu i infrastruktura, w których chyba sporo z tych wątków, które dzisiaj zarysowaliśmy w wykładzie, czy ty zarysowałeś, a myśmy słuchali, jest rozwiniętych. Między innymi wszystkiego bezpiecznego, to jest w infrastrukturze, o uzależnieniu od właśnie certyfikacji różnego rodzaju. Czy nie nowoczesne, nie zaizolowane, to z kolei w numerze architektura, katastrofa klimatu. Taki też, co ciekawe, prawie taki będzie tytuł chyba ostatniego wydarzenia tutaj, więc wciągniemy te wątki. I jeszcze już na koniec chciałam powiedzieć, że mamy wielką nadzieję i to jest też trochę inspiracja naszymi rozmowami i tekstami właśnie naszego dzisiejszego wykładowcy. Będzie architektura mikroklimatów, która miejmy nadzieję, że na 7 się uda wydrukować. I tam te dyskusje na temat komfortu i otwierania czy zamykania budowli też będzie można ciągnąć. Grupa Centrala, wspaniali też architekci i myślę, że to się jakoś dobrze powiąże. Miejmy nadzieję, także chyba tyle autopromocji, przepraszam za to. Bardzo dziękuję za to. Autopromocję zdecydowanie wolę pisać niż mówić, także przepraszam za pewien chaos, który się tu pewno wkradał. Ja pewnie powinnam już podziękować i panu, i państwu, ale chcę jeszcze zadać może krótkie pytanie mimo wszystko. Mówimy o architekturze współczesnej. Pokazujemy jej globalny charakter, to ciągłe przenikanie się tradycji, kultur. Mówimy o zagrożeniach, o ograniczeniach. Ja chciałam zapytać, pana zdaniem, jaki to jest czas teraz dla architektury? Czy to jest czas dobry, trudny? Jak pan to widzi? No, widzę, że jest to czas bardzo trudny. Widzę to z własnej praktyki, ponieważ no, jesteśmy z jednej strony w stanie ciągłych kataklizmów, które z różnych stron nas atakują i one tworzą poczucie niepewności i powodują, że architekci zaczynają no, w pewnym sensie odpowiadać na potrzeby inwestorów, którzy są na tak zwanym stand-by, czyli bawią się z architektami, próbując jakoś wykorzystać ten czas, z którego nie wiadomo, co się wykluje. Z drugiej strony jesteśmy oczywiście coraz bardziej uwiązani w to, co jest taką normatywną stroną wykonywania zawodu. I jesteśmy coraz bardziej mało istotną branżą, która jest otoczona całym szeregiem specjalistów, którzy też mają swoje normy, też mają swoje procedury, też mają swój dosyć zamknięty świat i też zależny od innych norm i regulacji. I wydaje mi się, że ten świat się już tak zapętlił, że bardzo ciężko jest w tych warunkach cokolwiek sensownego robić. Jeżeli bym miał jakiś cień nadziei związany z tą bardzo trudną sytuacją, już nie w sferze architektury, poza nią, no to właśnie to, że być może poważne kryzysy doprowadzą do jakichś przewartościowań.
I one nie będą dotyczyły oczywiście architektury, będą dotyczyły czegoś więcej, bo tylko to może doprowadzić do jakiejś, no też do odnowienia naszej profesji na pewno. Dziękuję bardzo. No właśnie na to liczyłam, że z trudności zdajemy sobie sprawę, natomiast może pojawią się i pojawiają się, ciągle chcemy słyszeć i to też wybrzmiewa tutaj w naszych spotkaniach, że istnieją jakieś kierunki. No, na pewno nie może to być ruch masowy, może trochę utopijny, ale jednak budzące nadzieje na jak alternatywę, na inne rozwiązania. Wydaje mi się, że jednak to wszystko jest ciekawe i ciekawa jestem do czego doprowadzi nas za chwilę. Może bądźmy trochę bardziej optymistami, zwłaszcza, że studenci powinni widzieć sens swojej przyszłej pracy, a to dzisiaj w ogóle jest trudno mówić o sensie tego, co robimy. Jednak będę się upierać, że trzeba tych sensów szukać. Także bardzo, bardzo dziękuję za wykład. Państwu dziękuję za obecność tutaj i zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo.